ogniu kiwne, będzie ognisko. Płoną, skaczą, błyskają, wnet zapalą wszystko. Malutkie ogniki wielki Bóg zapalił, aby sobie wszyscy ludzie światło podawali. Malutkie ogniki wielki Bóg zapalił, aby sobie wszyscy ludzie światło podawali. Kochane dzieci, przed nami nowenna przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Zaczynamy ją już w piątek. Dlatego w przedszkolu jest taka dekoracja. Prawda, że piękna? Wszystko w kolorze ognia. A to dlatego, że jest zesłanie Ducha Świętego i ogień jest jednym z symboli Ducha Świętego, prawda? Pamiętacie też inne? Jest ogień, jest woda, jest gołębica i jeszcze wiele innych. Ale jest tutaj, w tej dekoracji jest jedno miejsce, które nie jest jeszcze do końca wypełnione. To jest właśnie tutaj to miejsce. Ono czeka. Jak myślicie, na co? Na płomyki, które wykonacie razem z rodzicami. Proponuję wziąć nutkę dla Ducha Świętego, otworzyć ją na wybranej piosence przez Was ulubionej, na tej, albo na tej. Włączcie sobie tę piosenkę. Śpiewajcie ją razem, może z mamą i tatą, możecie ich tego nauczyć. I w trakcie, kiedy będziecie śpiewać piosenkę, zróbcie najpiękniejszy płomyk Ducha Świętego. Nie musi być duży. Ważne, żeby był najpiękniejszy, żeby był zrobiony przez Was. I wtedy ten płomyk przynieście do przedszkola albo go wyślijcie pocztą. A jeżeli będzie trudno z tym, to niech mama wyśle tutaj drogą mailową do przedszkola. Siostry na pewno odbiorą, skrzynkę otworzą, zdjęcie wydrukują i powieszą